Ja, war so für Tuchkram. Jak zawsze miałam Boże coś innego, do czegoś innego się przygotowywałam, ale Duch Święty przyszedł do mnie z zupełnie inną rzeczą. Nienawidzę Boga i chaosu. I chciałabym troszkę do Was dzisiaj powiedzieć na temat bycia konsekwentnym wobec swojej duszy. Jak rozpoczynaliśmy dzisiaj spotkanie, ja już siedziałam tutaj za perkusją. Sara siedziała i bawiła się bransoletką. Pokazałam jej raz. Pokazałam jej drugi raz. Pokazałam jej trzeci raz. Wstałam. Uwielbienie już trwało. Zabrałam bransoletkę i ona się popłakała. I tego nikt nie lubi. Nikt nie lubi konsekwencji. Konsekwencja jest niemile widziana. Nie chcemy być konsekwentni wobec innych ludzi i nie chcemy być konsekwentni wobec siebie. Kiedy kończyłam szkołę liderów i pastorów, kiedy człowiek, który mnie uczył nas na temat ewangelizacji, powiedział taką rzecz do nas. Nigdy nie zostawiaj człowieka bez odpowiedzi. Kiedy głosisz człowiekowi Ewangelię, on musi ją przyjąć albo odrzucić. To jest duchowa zasada. To znaczy być konsekwentnym. Najpierw wobec swojej osoby. Wiecie co? Kiedy dał mi Bóg to słowo, to dał mi takie po prostu proste słowo. Wszyscy prowadzą heroiczną walkę o to, żeby robić rzeczy wielkie. I Duch Święty mówi, zadaję w ogóle ludziom pytanie. Jak uważają? Czy jestem Bogiem rzeczy wielkich, czy jestem również Bogiem rzeczy małych? Ostatnio ktoś miał o mnie sen, że sobie świetnie w niebie radzę i fajnie sobie układam tam różne mebelki. Tak też robię. Coraz lepiej się w tym poruszam. I posłuchajcie, to jest w ogóle mega ważne. Bóg jest Bogiem rzeczy małych. Gdyby był Bogiem tylko i wyłącznie rzeczy dużych, tak? To rzuciłby na tą ziemię przygotowanego Jezusa. Na koniu, w zbroi. Rozumiecie? A on się po prostu urodził jako małe dziecko. A Jezus się urodził jako małe dziecko. I teraz jest pytanie, czy Bóg jest Bogiem rzeczy małych? Czy Boga interesują rzeczy małe w moim życiu? Ja jestem produktem wierności w małym. To, co dzisiaj mam, to jest skutek tego, że ja jestem wierna w małych rzeczach. Teraz zobaczcie, Sara, ja, kiedy się nabożeństwo skończy i ja pójdę do niej, to ja jej to powiem. To nie jest kwestia przeprosin, bo to nie jest kwestia przeprosin. Bo za prawdę nie przepraszamy. Rozumiecie? Prawda jest prawdą i za prawdę nie przepraszamy. Stąd w ogóle nienawidzę takiego, w ogóle nienawidzę bałaganu i duchowego w ogóle chaosu. Rozumiecie? To jest w ogóle dla mnie osobiście to jest najgorsze, co może być. Bycie konsekwentnym w prawdzie to jest jedna z trudniejszych rzeczy, tak? Jaką my musimy w ogóle sobie uświadomić. Najpierw wobec siebie samych. Postanowiłam, że znowu będę chodziła na siłownię. Więc jesteśmy teraz w Bieszczadach. Budzi mnie rano Artur. Na stole stoi proch. Stoją tabletki. Mówi do mnie, łykaj. Połknęłam, po czym zjadłam śniadanie. Zjadłam smażoną kiełbasę i jajko osadzone. Pół godziny po tym śniadaniu przy łóżku moim leży koc. Podnosimy nogi do góry. Podniosłam nogi do góry 3 razy i mówię, kiełbasa mi się cofnęła do gardła. Mówię, żygi mi się cofnęły do gardła. Artur mówi, to połknij te żygi i ćwicz dalej. W ogóle mówię, to nie jest tuniński. Rozumiecie? I taka jest prawda. To znaczy być konsekwentnym wobec prawdy. Ćwiczymy dalej. Dlaczego? Bo obrałaś mnie za swojego trenera. Więc kiedy ja do ciebie mówię, podnoś nogi do góry, to przełknij te żygi. Tak? Przepraszam. Tak w ogóle wiecie, to tak wygląda w duchowej rzeczywistości. W ogóle nic innego nie ma. Nie ma nic innego.
Te słowa prorocze, które dzisiaj usłyszałeś do swojego życia, jeśli nie będziesz konsekwentny wobec tego, że uruchamiasz wiarę w to, nic się nie wydarzy. No nic się nie wydarzy, w ogóle nie ma takich rzeczy. Rozumiecie? Nie ma po prostu takich rzeczy. Bądź konsekwentny. Konsekwencja boli. Kiedy jesteśmy konsekwentni wobec swojej duszy, odczuwamy realny, tak? Dyskomfort. Przychodzi realny lęk, przychodzi realne zniechęcenie, tak? Bo w ogóle, wiecie, przyzwyczajenie jest naszym wrogiem we wszystkim, w służbie, we wszystkim. Zobaczcie, dzisiaj śpiewaliśmy nową piosenkę. Totalnie na początku nam nie wyszła. Układałam ją wczoraj, jadąc do domu, pokonując drogę, trzymałam telefon, modliłam się i układałam tą piosenkę. Kiedy ją układałam i kiedy ją śpiewałam, brzmiała idealnie. Ale dzisiaj się potknęliśmy. Czemu? A podjęliśmy taką decyzję, że w ogóle nie mieliśmy próby z tą piosenką i zaczynamy ją śpiewać. Czemu? Bo ja nie chcę, aby ktokolwiek z was do czegokolwiek się przyzwyczaił. Kiedy uwielbienie zaczyna podobać się ludziom, to już to nie jest uwielbienie. Dzwonią do mnie ludzie. Gram w tym kościele. Chcę przejść do waszego kościoła i chcę grać u was. Ja mówię, a dlaczego uważasz, że ja jestem tobą zainteresowana? Nie jestem tobą zainteresowana. Powiem ci, w co wierzę. Wierzę w to, że kiedy będziesz skakał ze sceny na scenę, to i ty upadniesz, i ja upadnę. Rozumiesz? Ale kiedy ja będę stała konsekwentnie w prawdzie, to ja cię zaproszę do nas do kościoła. To ja ci powiem, czego ty masz słuchać. To ja ci powiem, co ty masz zrobić w swoim życiu. Tak? I jeśli nie zwiejesz stąd, to jest taka opcja, że będziesz z nami grał. To jest taka opcja, że będziesz tutaj z nami. Wszystko, co robimy w naszym życiu, powstało z niczego. Z wiary w Jezusa. Początek to było spotkanie się z Bogiem. Tak? Poznawanie Jego i bycie konsekwentnym wobec tego, co przychodziło do naszego życia. Dusza bardzo tego nie lubi. Dusza najczęściej i najchętniej chce dryfować w wirtualnej przestrzeni. On jest ze mną. I co to daje, rozumiecie? To trzeba to pytanie sobie zadać. Czy autentycznie Jezus jest Panem mojej duszy? Nie potrzebuję na to. Czy Jezus jest Panem mojej duszy? Czy Jezus jest tylko i wyłącznie wyświechtaną informacją na moich ustach? Mam taką przyjaciółkę, która mnie uznała za swoją mamę. I tak sobie w tej przyjaźni podążamy. Ale modliłam się o nią ostatnio. Zadzwoniłam do niej i mówię, mam dla ciebie propozycję. Nie do odrzucenia. Jaką? Ja mówię, ja jestem dla ciebie wirtualna. Ale wiem, że tobie jest w tym dobrze. Ty mieszkasz w ogóle na Śląsku, ja mieszkam pod Warszawą, tak? I fajnie jest w ogóle powiedzieć, że ja jestem twoim autorytetem. I dobrze, ale na co dzień się ze mną nie ścierasz. Nie jesteś ze mną. Posłuchajcie. I powiedziałam do niej tak. Musisz zacząć budować swoje życie wokół lokalnej wspólnoty. Którą oczywiście ty sama sobie wybierzesz. Boję się zaufać innym ludziom. I nie do mnie pytanie. Ja ci składam propozycję. Uznałaś mnie za swoją mamę. Jeśli chcesz dalej się rozwijać, tak? To musisz zacząć swoje życie budować, tak? Wokoło lokalnej wspólnoty. Bo wszystko inne to się nazywa wirtualna rzeczywistość. I w wielu przypadkach trwamy, ja sama trwam w jakiejś wirtualnej przestrzeni. Coś mówię, potem nie jestem konsekwentna, rozumiecie? Wskutek tego rzeczy się w moim życiu nie dzieją, tak? Wskutek tego potem ja narzekam, rodzą się inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Ewangelii Łukasza jest napisane, że sługo dobry, byłeś wierny w małym, przeto dam ci panowanie nad 10 miastami. I teraz jest takie pytanie. Czy Bóg
Chcę, abym ja w swoim życiu, abyś ty w swoim życiu zajmował się rzeczami małymi. Tak chcę. Dlatego, że jeśli nie będziesz brał małych rzeczy na warsztat związanych ze swoją duszą, tak, to ciebie wielkie rzeczy w ogóle zabiją. Zabiją cię wielkie rzeczy. Rozumiecie? I niektórzy doświadczacie tego, że nie macie uporządkowanych swoich dusz, ale generalnie gdzieś jest cały czas ta heroiczna walka w ogóle o wielkie rzeczy. Wyjdę, powiem, że tutaj w ogóle nie wiem co, rozumiecie? A dusza jest dalej ranna, a dusza jest dalej w ogóle poraniona. I teraz pytanie, zająć się tymi rzeczami? Tak, zajmij się tymi rzeczami. Bóg jest Bogiem rzeczy małych. On jest Bogiem rzeczy wielkich, ale zanim będziesz robił rzeczy wielkie, musisz zacząć robić rzeczy małe. To tak samo jak wiecie, jak w aucie. Jeśli nie robi się malutkich rzeczy, tak, to potem się okazuje, że więcej trzeba zapłacić w warsztacie samochodowym, bo się zaniedbało małe rzeczy. Jeśli zaniedbamy te małe rzeczy, tak, to trzeba potem więcej zapłacić. No niestety, tak to wygląda. To jest brak konsekwencji wobec tego słyszenia o małą rzecz załatw. Załatw w ogóle tą małą rzecz. Nie sięgaj dzisiaj jeszcze, tak? W ogóle wiesz o wielkie rzeczy, masz o wielkich rzeczach. Bóg ci kibicuje w wielkich rzeczach, ale teraz podejmij decyzję, tak? Aby współpracować z rzeczami małymi. Aby współpracować z rzeczami małymi. I wiecie, kiedy tak z tą dziewczyną rozmawiałam, ona płakała całą noc. Ona całą noc płakała. Ona mnie autentycznie pokochała. Przyjechała kiedyś na konferencję tutaj dla kobiet. A jak zawsze mieliśmy namaszczone uwielbienie i ona się spotkała z Jezusem. I z uwagi na to, że ja się o nią modliłam, temu wszystkiemu towarzyszył bardzo duży ładunek emocjonalny. Ona mnie po prostu pokochała. Ja mówię, i to jest dobre. Niech ta miłość między nami zostanie. Ale żebyśmy poszli dalej, żebym ja, jak gdyby, wiesz, żebym ja cię nie prowadziła błędnie, to ja muszę ci powiedzieć prawdę. I dla niej to było mega trudne. Jej dusza cierpiała, jej dusza krwawiła, jej dusza chciała się natychmiast z tej informacji wyrwać. I w co wpaść? W wirtualną przestrzeń. Mam mamę pod Warszawą, z którą mam mega rzadki kontakt. Bardzo rzadki kontakt. Często teraz po tym głoszeniu, w którym mówiłam, żebyście znaleźli sobie spowiedników swoich, ludzie chcą, żeby była ich spowiednikiem. Dobrze. Ja mówię, a co za tym poszło w ogóle? Jestem twoim spowiednikiem, jeszcze mi nic nie powiedziałeś. Rozumiecie? To jest brak konsekwencji. Ale dusza chce tańcować z tym. Bądź moim spowiednikiem, bądź moim autorytetem, bądź moim mentorem. Rozumiecie? Dusza chce w tym tańczyć. Kiedyś taka moja koleżanka powiedziała mi, dusza jest jak wariatka. Rozumiecie? Tak jak jej w ogóle zagra, tak? Tak ona tam po prostu będzie tańcowała. Zobaczcie, nie zostawiajcie swoich dusz bez konsekwencji. I teraz tak, czy jest następstwo braku konsekwencji? Jest. I ono jest bardzo szybkie, ale ono jest niewidzialne. Kiedy nie jesteśmy konsekwentni wobec naszych dusz, natychmiast jest skutek. Gdzie? W duchowej rzeczywistości. Kiedy nie masz osobistej relacji z Bogiem, kiedy nie masz osobistej relacji z Jezusem, niestety muszę to stwierdzić, że Jezus dla ciebie jest nierealny. Tak to wygląda. Czy brak osobistej relacji z Jezusem powoduje, że od razu w fizyczności będziesz to odczuwał? Nie. Ale w duchowej rzeczywistości robi się wyłom. W duchowej rzeczywistości robi się wyłom i za miesiąc, za dwa albo za trzy, zobaczysz, że sprawy duchowe staną się dla ciebie abstrakcyjne. Wpadniesz w jakieś takie przyzwyczajenie. Wiesz, przyjdę do kościoła, potańczę sobie na uwielbieniu, poskaczę, coś tam zrobię, znowu do kogoś coś wejdę, powiem, słuchaj, ja to bym tak chciał, jak w twoim małżeństwie. Rozumiecie? W ogóle oglądam te rzeczy, to jest taki standard, taka głupota. Taka głupota, na którą chrześcijanie dali się złapać. Nie dajcie się temu. Nie dajcie się temu, ale też chcę ci powiedzieć, że bycie konsekwentnym wobec swoich planów, wobec swoich decyzji jest bolesne. To są bolesne rzeczy. Dopiero ku temu diabeł wyswobadza tak zwaną opresję. Kiedy ty jesteś teoretykiem religijnym
Generalnie twoja dusza słyszy, co ty mówisz, jakie podejmujesz decyzje i tak dalej, ale nie jesteś w tym konsekwentny, to w ogóle wiesz, że diabł mówi pajac. W ogóle pajac na gumce, w ogóle nie podchodzę poważnie. Ale kiedy podejdziesz poważnie do jednej rzeczy, maleńkiej, tak jak Michał dzisiaj powiedział, wziął sobie zeszyt, wziął warownię, tak, w ogóle mega to, co powiedział, wiecie, to jest w ogóle, to co ja powiedziałam, mówcie o sobie. Uważam, że w ogóle idziemy w kierunku przełomu. Wiecie, to w ogóle o to chodzi, żeby zacząć mówić o sobie. Żeby wszyscy, którzy wychodzą, żeby po prostu mówili o sobie. I w tym też trzeba być mega konsekwentnym. Rozumiecie? Bo w ogóle, że to ja wam powiedziałam kiedyś, rzeczy duchowe, one nie są popularne. Nie są popularne rzeczy duchowe. I teraz tak, nie garć małymi początkami w swoim życiu. Jak będziesz gardził małymi początkami w swoim życiu, tak, to trudno ci będzie wejść w rzeczy większe. Ale kiedy będziesz w ogóle, wiesz, w ogóle możesz być zaangażowany w rzeczy małe. Po prostu zaangażowany. W rzeczy małe. Nic nie stwarza się w ogóle od dużego. My wszystko, co mamy, nasza służba zafunkcjonowała od rzeczy małych. Ona zafunkcjonowała od rzeczy małych. Mam taką osobistą relację z takim pewnym człowiekiem, który mi przesyła uwielbienia ze swojego kościoła i pisze do mnie: my też mieliśmy uwielbienia 2 godziny. To mówię, dobrze. Ja chyba chcę ze mną wstąpić na ścieżkę wojenną. Ja muszę mu odpisać, że ja w ogóle nie walczę na czas. To w ogóle nie o to chodzi. Ale super, że uwielbiamy coraz dłużej, tak? A tak naprawdę zaczynaliśmy w ogóle od zera. Zaczynaliśmy z kulawym Wojtkiem, który tutaj siedział i grał na gitarze. Rozumiecie? I nam w ogóle Michałowi dyktował w ogóle warunki. Rozumiecie? W ogóle, czy nam to wyjdzie? Boże, czy nam to wyjdzie? Wyjdzie, jeśli mi zaufasz. Zaufaj mi w ogóle, że każda rzecz powstaje z rzeczy małych, nie z wielkich. Ja mam w ogóle wizję ogromnego uwielbienia. Mam wizję zespołu. Mam wizję tancerek, które tańczą w Duchu Świętym. I tego się trzymam i w tym kierunku zmierzam. Ale żeby zmierzać w tym kierunku, tak, to ja nie mogę zaniedbać w ogóle rzeczy małych. No nie mogę tych rzeczy małych zaniedbać, ponieważ jak zaniedbam rzeczy małe, tak, to nie osiągnę rzeczy wielkich. Czyli zobaczcie, w ogóle taka myśl, która przychodzi w ogóle od diabła, tak? Walcz w ogóle o wielkie rzeczy. Tak, walcz! Marz o nim. W ogóle rysuj sobie w twojej wyobraźni twoją służbę, to co ty będziesz robił, ale na litość boską zajmij się tymi małymi rzeczami. Kiedyś również ten człowiek, który mnie uczył, powiedział, że jeśli ktoś nie modli się 3 miesiące, to ma nieodwracalne skutki w głowie. I to w ogóle z diabła zrobili debila. Co tam mi diabeł może narobić? Ja mówię, w twoim przypadku urwie ci łeb. Jak patrzę na czyjeś życie, ja mówię, ty już chodzisz bez głowy i on ci nasrał w szyję. A nie czujesz tego, bo nie masz głowy. Rozumiecie? Hannibala oglądaliśmy teraz. W ogóle dla mnie to, jak gdyby to ode mnie zależało, to by były lektury w kościele. Wiecie, w ogóle diabeł to jest 100% intelektu. On cię nie ruszy tylko wtedy, kiedy ty będziesz w Chrystusie. Kiedy będziesz akceptował duchowe prawa. A jeśli ty lejesz na duchowe prawa, bo ja to w ogóle mogę, tak? To rozumiesz, ty masz już w szyi. Tego typu głoszenia ich się nie lubi. Ale ja podjęłam taką decyzję przed Bogiem. Na propozycję Boga oczywiście. W ogóle o prostocie przekazu, o prostocie życia. Rozumiecie? To jest w ogóle coś, co uratowało moje życie. Prostota Ewangelii uratowała moje życie. Rozumiecie? Podał mi dłoń. Pokazał mi dom. Pokazał, że niebo jest moim domem. Wypełnił mnie swoim świętym duchem. I zaufał mu. Taka jest moja droga z Bogiem. Podał mi dłoń. Pokazał mi dom. Wiecie? I teraz ja w tym zaufaniu podążam sobie za Jezusem. I muszę być sama, wiecie, ja sama w ogóle, jak gdyby ja sama siebie prześwietlam i widzę brak konsekwencji u siebie. Mówiłam wam kiedyś, że potrąciłam jadąc, skąd? Zakopanego? Potrąciłam motocyklistę. Dobrze, że człowiek żyje.
potrąciłam motocyklistę dlatego, że narzekałam na Arturo w samochodzie. Rozkopana była droga na wysokości Częstochowy i GPS, wiecie, pokazuje informację, jest krótsza droga, zjedziesz, będziesz tam, nie wiem, półtorej minuty wcześniej, dwie minuty. Było brak akceptacji z mojej strony i w pewnym momencie Artur nacisnął akceptuję. I poprowadził nas boczną drogą. Ja mówię, ale droga, co wybrałeś, po co wybrałeś tą drogę, po co zaakceptowałeś tą drogę, mówię. W ogóle trzeba tu mnie w tym temacie słuchać, bo łup, motocyklista na masce. Wiecie, trudno się w ogóle do tego przyznać. Oczywiście nie trzeba się do tego przyznawać, bo wiecie, ja w ogóle mogę zagłuszyć to. Mogę w ogóle powiedzieć, błąd zrobiłeś i zwalić winę na Artura. Ale mogę też w ogóle popracować z tą prawdą, która do mnie przychodzi. Kiedy popracowałam, to Duch Święty do mnie powiedział, dałaś ciało. No dałaś ciało, no, po prostu. Masz szarpnięty samochód, straciłaś pieniądze, jak to się nazywa? Okradł ci diabeł. Okradł mnie diabeł. Z uwagi na to, że ja postanowiłam sobie ponarzekać w aucie, tak? I teraz zobaczcie w ogóle, czy być konsekwentnym wobec swojej duszy? Tak, być konsekwentnym. W ogóle dusza bardzo tego pragnie. Ona ci odpłaci wdzięcznością. Kiedyś zastanawiałam się nad facetami, którzy siedzą w więzieniu. Trochę ich poznałam. I mówię, Boże, niektórzy z nich nie poznali Ciebie. Ale w ogóle jakieś takie mają rzeczy poukładane. Artur gdziekolwiek w ogóle wchodzi, to on sobie natychmiast organizuje życie. Norbert ma to samo. Wiecie, ja w ogóle, ja przy tym też nauczyłam się w ogóle, od chłopaków z więzienia. Ale to w ogóle to są ludzie, którzy w ogóle, wiecie, konsekwentnie podchodzą do pewnych rzeczy. Konsekwentnie. Żeby teraz na przykład nie mieliśmy siłowni. Artur to mówi, siadaj na krześle. Ja mówię, jak? Siadaj na krześle i musisz ćwiczyć tak, żeby ćwiczyć brzuch. Dobrze jest to robić na sprzęcie. Wiecie, w ogóle chcę ponarzekać na to. Kupę mi się chce w ogóle po tym śniadaniu, w ogóle nie chce mi się ćwiczyć. Ale podjęłaś decyzję. To jest w ogóle prawda, to jest surowa prawda. Bo w poniedziałek cię spotka twoje surowe życie. To jest surowa prawda, bo w poniedziałek cię spotka twoje surowe życie. Przyjdzie diabeł, coś tam ci pokaże i co? Musisz być konsekwentny. Konsekwentny wobec tego, co tak naprawdę już wiesz. Na początku mojej drogi, kiedy byłam dzieckiem i kiedy wiele rzeczy jeszcze nie rozumiałam, a zaczęłam słuchać różnych usługujących i w ogóle myliły mi się różne rzeczy, jak wierzę, że to był Duch Święty, powiedział do mnie, że jeśli czegoś nie wiesz, to ja ci to poczytuję za sprawiedliwość. Jeśli nie wiesz w ogóle czegoś, jeśli na przykład czegoś nie wiesz, dana prawda do twojego życia, ona nie jest objawiona, tak? To ja tego od ciebie nie wymagam. Nie wymagam tego od ciebie. To było dla mnie, to mnie tak uderzyło, stąd w ogóle wiedziałam, że ja muszę dostawać słowa od Boga. Ja muszę wiedzieć w ogóle, o co chodzi. To tak samo jak jest, wiecie, bo to chodzi w ogóle o to, żeby to Pismo Święte czytać z Duchem Świętym. To tak, jak jest ze snami. Ktoś ma sen i przekazuje taki surowy sen. Ja wie, to nie o to chodzi. Tu trzeba teraz przyjść do Ducha Świętego i pomodlić się w ogóle, o co chodzi w tym śnie. O co chodzi w tym śnie. Wiecie, konsekwencja będzie dla ciebie, w ogóle twoja dusza nie będzie chciała, żebyś był konsekwentny. Ale bez braku konsekwencji nie ma takiej opcji, żebyś robił rzeczy dużo. Nie ma takiej opcji. Wiecie, zanim Bóg kogoś nie wyposaży, to nie powołuje go do żadnej służby. Do żadnej. Ponieważ takowi ludzie robią więcej bałaganu niż porządku. Bóg bardzo chce cię wyposażyć, ale tutaj musi być twoja zgoda. Dziecko, czy ty się zgadzasz na małe rzeczy? Czy ty się zgadzasz na małe rzeczy? Czy ty się na przykład zgadzasz dzisiaj, aby atmosfera tego domu, tak? W ogóle wpłynęła na twoje życie. Boże, to mnie boli, nie mam dla ciebie innego rozwiązania. Czy pozwolisz na to, aby atmosfera tego domu, aby to, co się wydarza tutaj w Duchu Świętym, uderzyło w ogóle twoje życie? Boję się. I w ogóle nie bój się. Boi się każdy. Ale działamy mimo lęku.
Rozumiecie? Dzisiaj, kiedy się potknęliśmy na tej piosence, ja wie Boże, czy ja z tego wybrnę. Czy ja w ogóle wybrnę z tego, ale z uwagi na to, że mam tak wspaniałych ludzi i że wielki Bóg mieszka we mnie i że ja w ogóle kumam coraz bardziej, o co chodzi w uwielbieniu. Wybrnę w ogóle z tego. Nie możemy się wycofać. Wiecie, co było łatwo zrobić? Natychmiast się z tego wycofać. Natychmiast. Ale można być konsekwentnym i tak naprawdę wejść w przełom. Kiedy jesteśmy konsekwentni, tak, to następuje przełom w naszym życiu. Kiedy następuje przełom w naszym życiu, co robimy z przełomem? Przełom trzeba utrzymać. Przełom trzeba utrzymać. Bądź konsekwentny. W ogóle zmierz się z tym, błagam cię. Być może jest coś takiego, że myślisz, jestem konsekwentny. Powiem ci, że ja nie jestem konsekwentny. Ja nie jestem konsekwentna w stosunku do wielu rzeczy, które powiedziałam sobie sama. Sama sobie je powiedziałam. Wiele może wymyśliłam, a wiele może nie. Ale widzę, że nie jestem do końca konsekwentna. I muszę się z tym zmierzyć. Muszę się zmierzyć z tymi rzeczami, aby ciągnąć sprawy do końca. Zobaczcie teraz taką Sarę. Dziewczynki na mnie patrzyły jak na oprawcę. Dziewczynki patrzyły na mnie jak na oprawcę. Ale ja nie mogę nie zareagować. Ja nie mogę nie zareagować, ponieważ jeśli ja nie zareaguję, to ja za chwilę będę miała bunt. To za chwilę zareaguję w domu Artur zupełnie inaczej. To znaczy w ogóle zaprzyjaźnić się z prawdą. Ta prawda się do mnie przykleja. Ona się staje moim przyjacielem. Rozumiecie? W ogóle trwanie w prawdzie i bycie konsekwentnym, to w ogóle mówi, że chodzi o prawdę. Cały czas diabeł różnymi rzeczami, poprzez różnych ludzi, próbuje w ogóle, wiecie, próbuje wykrzywiać, próbuje spłycać poselstwa, proroctwa, w ogóle, rozumiecie? Aby tylko coś się działo. Ja mówię, ale wielokrotnie ta atmosfera to nie jest atmosfera nieba. To kurz został wzbudzony. Znowu komuś jakąś nadzieję dałeś, a ja wiem, że jeśli on nie będzie konsekwentny wobec swojego życia, to ja nic dla niego więcej nie mam. Dzwoniła jakiś czas temu taka kobieta do Artura, poprosiła o spotkanie, o usługę i za 2 tygodnie zadzwoniła do mnie. Ja w tym czasie nie mogłam odebrać telefonu, więc napisała do mnie SMS-a, przedstawiła się. A ja już wiedziałam, że Artur z nią rozmawiał. Ja mówię, co jej powiedziałeś, to i to. Więc ja odpisałam jej i nie mam nic więcej dla ciebie. Rozumiecie? To podejście spowoduje, tak? Że w ogóle będziesz miał sukces. To podejście również spowoduje, że ludzie przewrotni i źli od ciebie odejdą, jeśli będziesz konsekwentny w swojej mowie, w swoim czynie, tak? W swoim postępowaniu. Tak naprawdę, wiecie, chcemy wielkich rzeczy, a tak niewiele w ogóle trzeba. W ogóle prawda, tak? Ona jest taką substancją samą w sobie, tak? Że jeśli ty będziesz konsekwentny wobec tej prawdy, w swoim życiu, to, co dzisiaj uważasz za duchowość, to w ogóle, jak będziesz konsekwentny wobec tej prawdy, tak, to te wszystkie inne mrzonki, one w ogóle umrą. Te rzeczy umrą. U nas nie ma na przykład w domu w ogóle, że wiecie, jak powie Artur raz, a Sara będzie tam dziangała w ogóle buzią jeszcze coś. W ogóle nie ma czegoś takiego. Natychmiast jest konsekwencja. I to jest w ogóle niemiłe. I to jest następna rzecz dla waszego wzrostu, żeby iść dalej. Jeśli nie będziesz konsekwentny, nie rozwiniesz się prawdziwie w prawdzie. Rozwiniesz się w jakimś kierunku, nie wiem w jakim. Będziesz przychodził na namaszczenie, które jest w tym kościele, ono ci będzie usługiwało. Będzie łamało jarzmo, tak? Ciężary będą od ciebie odchodziły i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby prawda, tak? I konsekwencja wobec tej prawdy stała się dla ciebie w ogóle czymś bardzo ważnym. Ostatnio Artur mnie tam pyta, czemu nie zrobiłaś tego? A ostatnio tak ustaliliśmy sobie, że nie robimy rzeczy, które nie są dla nas ważne. I ja już na przykład to wiem, wie, to nie było dla mnie ważne. Wiecie, w ogóle nie wstyd mi jest to przyznać. A czemu nie zrobiłaś tego? Ja mówię, bo to nie było dla mnie ważne. A to była w ogóle ważna rzecz. W naszym przypadku to była ważna rzecz. On do mnie mówi, dlaczego tego nie zrobiłaś? Ja wiem. I wiecie, patrzę w siebie w ogóle. Patrzę w siebie i mówię, nie zrobiłam tego, bo to nie było dla mnie ważne. No muszę się z tym zmierzyć. No nie zrobiłam tego, bo nie było dla mnie to ważne. Gdyby to było dla mnie ważne, to ja bym to zrobiła.
gdybym ja uznała, że ta rzecz, tak, może przysporzyć wiele kłopotów i gdybym była konsekwentna, to bym to zrobiła. Ale że nie byłam i uznałam, że to było dla mnie nieważne, to w tyłu to mam. Wiecie, mam to w nosie, w ogóle to jest dla mnie nieważne i koniec. Konsekwencja jest niemile widziana w ogóle w relacjach. Ona nie jest mile widziana w relacjach. Rozumiecie? Jest w ogóle coś takiego, że ludzie, ja często jak ktoś do mnie przychodzi, ja mówię, kto cię prowadzi? No on. Ja wy to po groma przychodzisz do mnie. Idź go, słuchaj do końca. A on mi głupoty gada. To natychmiast zerwi tą relację. Natychmiast. I zrób wszystko to, co ja powiem tobie. Wszystko. Zobaczcie, to w ogóle konsekwencja, bycie konsekwentnym, tak? W ogóle będzie nas utrzymywało w ogóle w miejscu prawdy. Będzie nas utrzymywało w miejscu prawdy. Normalno, w sposób naturalny będziemy eliminować nieporządek, chaos, jakieś dziwne relacje, jakieś dziwne zajawki. Rozumiecie? My nie potrzebujemy już tak naprawdę żadnej duchowości. Cała duchowość jest w nas. Kwestia, czy będziesz konsekwentny wobec tego przede wszystkim, co masz objawione. Bo trudno jest być konsekwentny wobec rzeczy, której się nie rozumie. To jest to, co wam powiedziałam, że Duch Święty mi powiedział. Nie oczekuję od ciebie rzeczy, których nie rozumiesz. Najpierw musisz wejść w sferę zrozumienia. Zrozum te rzeczy. Postanów, że one są prawdą, która wyszła w ogóle z moich ust. Chcieli w ogóle, aby ta prawda podotykała troszkę twojego życia. To będzie bolesne, tak? Ale skutek będzie po prostu olbrzymi. Wchodzimy teraz w homeschooling z Sarą, czwarta klasa. Wiecie, ja na przykład wierzę, że w naszym przypadku homeschooling jest narzędziem od Boga. To jest narzędzie od Boga. Ja w to uwierzyłam, trwam w małym i przychodzi do mnie rozwiązanie wielkich rzeczy. Ja wiedziałam, że wiem, że wiem, że wiem, że w czwartej klasie pojawią się ludzie, którzy będą nam pomagali, aby uczyć Sarę. Wiecie, my dalej od września, że tak powiem, lecimy na 300%. To nie jest tak, że my się zsiadamy i tak dalej, tak? My dalej lecimy i żyjemy tak, jak żyliśmy. Czyli Sara ma dalej atmosferę do uczenia się jaką? W samochodzie, po różnych domach, w różnych miejscach i tak dalej. Tak? Ale z uwagi na to, że ja widzę, że Bóg zaopatrywał mnie w rzeczach małych, to ja wiem, że On też będzie mnie zaopatrywał dalej. Zaopatrzył mnie w zerowej klasie, zaopatrzył mnie w pierwszej klasie, zaopatrzył mnie w drugiej, zaopatrzył mnie w trzeciej i zaopatrzy mnie w czwartej. Będę musiała tylko co dalej zrobić? Bardziej się zdyscyplinować. Wczoraj rozmawialiśmy o tym w samochodzie. Sara z nami wracała, była kilka dni w Rybniku i wracamy. I Artur mówi, słuchajcie, wstajemy powiedzmy o tej i o tej godzinie, rano. To ty musisz wstać wcześniej, żeby nam zrobić śniadanie. Artur natychmiast, okej, to jest dobre. Wstanie tam pół godziny wcześniej, zrobi nam śniadanie. Pierwsze co, polecimy sobie na siłownię, tak? Szybko poćwiczymy, potem wracamy do domu i bierzemy się za lekcję. Rozumiecie? Dyscyplina, konsekwencja. U nas wisi grafik na lodówce. Różni ludzie mają różne lodówki, no moja lodówka jest nieładna, bo jest obklejona. Jest w mnóstwie magnesów, informacji i tak dalej. Czemu? Dlatego, że trzymamy się pionu, jaki sobie ustanawiamy. Dla mnie w ogóle, jak do czegokolwiek my podchodzimy, to ja wiem, że my konsekwentnie w tym kierunku będziemy szli. Wiecie? I ja w ogóle w tyle muszę zostawić to, co ja czuję, czy mi się chce, czy mi się nie chce. To jest konsekwencja wobec rzeczy, na które ja się zgadzam. Bo tak naprawdę, to wiecie, kiedy my się nie zgadzamy, tak? To i konsekwencji też nie ma. Bo tam ktoś przyjdzie, coś powie w ogóle i... No ja wiem, ale co za tym idzie? Ja mówię, ja mogę być dla ciebie mentorem, ale co to znaczy w twoim życiu? Powiedziałeś to do mnie rok temu i nigdy ze mną nie rozmawiałeś. Powiedziałeś, że chcesz, abym była twoim spowiednikiem. Widzę w ogóle lewiznę w twoim życiu, nigdy mi tego nie powiedziałeś. A ja to w ogóle wiem, bo z Duchem Świętym chodzę. Na czym polega w ogóle to, że ty powiedziałeś do mnie, że jestem twoim spowiednikiem? To jest kiszka. To jest kiszka, wiecie. To w ogóle to nie tak, to w ogóle to jest ta duchowość taka, która tak naprawdę nie jest prawdziwą duchowością. Czyli dostałam informację od takiego człowieka, mówi do mnie, no nieładnie, nieładnie, przywódcy Kościoła Mocy cały tydzień, mówi, tutaj była
po prostu impra wielka w Warszawie, tydzień Jezusa i tak dalej. Wy tu tak dużo mówicie na temat mocy, na temat różnych rzeczy i tak dalej. Nieładnie, że nie braliście w tym udziału. Ja wiem, przyjacielu, my nie bierzemy udziału w zbiorowym gwałcie. My jak idziemy gwałcić, to sami. Tak? Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. My w ogóle wzbudzimy tutaj taki gwałt. Zbiorowy. Bądźmy konsekwentni wobec tego przede wszystkim, co rozumiemy. Amen. Amen.